na gospodarstwie dwuhektarowym. Mamy krowy dwie, chowimy tam dwie świnki zawsze tam i takie zawsze coś dla siebie. Syn się zajmuje produkcją sera, sprzedaje po sąsiadach, no i siejemy zboże, pszenicę. Plony w tym roku były bardzo dobre na naszej ziemi takiej. Dużo siejemy pszenicy o zimę, no dużo, pół hektara tak gdzieś. No kartofle w tym roku trochę słabiej obrodziły, no ale zawsze coś dla... Nie, raczej z owcami się tam nie chcemy zajmować, bo z owcami bardzo dużo roboty jest. Kiedyśmy mieli takie małe stado, 10 sztuk, a z tegośmy zrezygnowali. Czego życzyć rolnikom z okazji tych dożynek? No, błogosławieństwa Bożego, dobrych zbiorów, dużo sił. No i co by te plony, no zawsze... Na przyszły rok też tak obrodziła, jak w tym roku było. No, rodzinie, bo pomagała bardzo dużo, syn się tam angażuje w tym. Synowo również też. No córka i każdy tam ma swój udział w tym. Komunii Świętej dajesz życie wszystkim wierzącym. Prosimy Cię, pobłogosław te chleby, aby ci, którzy się nimi przełamią, wyrazili radość oraz umieli Tobie dziękować za pokarm na życie wieczne i za pokarm codzienny, otrzymywany zawsze od Ciebie, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Oh,